Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 310 odcinku GNM Plus i standardowo lub niestandardowo jesteśmy w końcu w radiu, powróciliśmy z Gamescomu. Razem ze mną jest Paweł Stachyra oraz Mateusz Zdanowicz. Dzień dobry, przed mikrofonem Mateusz Świdut. Mam nadzieję, że teraz jakość dźwięku będzie dużo lepsza. Trochę się jednak nagimnastykowałem. Końcu. Dziwnie tak nagrywać w takiej ciszy w ogóle. Właśnie. Może zróbmy jakiś hałas sztuczny, bo... Ale wiesz, tym razem nie przerwie nam dziennikarka Famitsu. Nie, to ona sama myśli w ogóle, nie rozumiem. Nagrywania GNM Plus, to było ciekawe w ogóle, Paweł. Nagrywałem sobie GNM Plus i nagle podchodzi do nas dziennikarka Famitsu i pyta, czy może z nami tam porozmawiać na temat Gamescomu i tak dalej. A my, przepraszam, bo my nagrywamy podcast tak za 10-5 minut, nie? Ale sławy nazbieraliście. No. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Jak widać, GNM Plus jest najważniejszy. Ale przejdźmy teraz może już tak bez zbędnego przedłużenia do sekcji, w co ostatnio graliśmy. My z Mateuszem raczej... Nie... W Gamescom. W Gamescom. I o tym opowiadaliśmy na 309 odcinku. W sumie tylko o tym on był, więc... Pawle, czy u ciebie coś się kręciło lub odczytywało z dysku? Tak, niestety nic, powiedzmy, niezbyt wiele jakichś nowych gier, tak? Mhm. Zagrałem w coś, co właściwie nie jest do końca grą, to jest mod, tak? Fallouta Miami, tego, o którym tak było troszeczkę głośno tam parę tygodni temu. Co prawda zagrałem, to też jest dużo powiedziane, bo jakby odpaliłem sobie taki bardzo, bardzo wczesny build, gdzie twórcy jakby chwalili się tym, jak wygląda to Miami, gdzie będziemy grać, tak? I rzeczywiście tam całe otoczenie jest już gotowe. I muszę powiedzieć, że jak na to, że to jest mod na silniku Fallouta 4, to jestem mega zaskoczony, jak bardzo to jest jakby ładne, klimatyczne, bo to nie jest tylko tak, że oni zbudowali to Miami. Widzieli domki z Fallouta 4, tak? Z asetów gotowych. Niektóre zupełnie od zera zrobili. Część oczywiście troszeczkę tam tylko przerobili. Widać już też niektóre na przykład bestie, znaczy głównie ghule, tak? Poubierane w różne plażowe stroje. Natomiast największe wrażenie robią na mnie wnętrza. One były tam widoczne już na tym zwiastunie, ale wiele spośród wnętrz jest... One mi przypominały mocno Bioshocka, bo macie jakby w każdej większej lokacji macie specjalnie zrobione oświetlenie specjalnie do tej lokacji, które tak nadaje mocno klimatu takim miejscom. Macie, wiecie, jakiś troszeczkę podtopiony budynek, tutaj takie niebieskie światełko, troszeczkę jakieś neoniki, właśnie dużo neonów i one jakby też to światło tam modyfikują. Okay. I rzeczywiście jakby środowisko dookoła jest imponujące jak na to, że to jest... A czy z RTX on? No właśnie. Ach. Jakby był RTX to by wtedy dopiero te światła dopiero zagrały. Jak mi pożyczycie, chłopaki, kasę, to jak najbardziej sprawdzimy. Natomiast jeszcze jakby interesujące jest to, że oni będą z tego co wiem, będą wypuszczać jakby to po kawałkach, to znaczy najpierw skończą całkiem to środowisko i postaci, a potem dopiero zaczną tam misje wrzucać, ale też te misje będą wrzucać jakby całościami, nie, że powoli budują cały świat, tylko budują na przykład jedną dzielnicę, drugą, trzecią, więc będziemy mogli jakby powoli sprawdzać, jak to się rozwija i czy to działa w ogóle. A że to jest taka ekipa, która już zrobiła dwa takie duże mody, bo często mamy takie rzeczy typu tam Fallout 4 New Vegas, czy jakieś Skyblivion, no tak, które powstają latami, nigdy nie wychodzą. A w tym wypadku mamy ekipę, która już dwa takie duże mody za sobą ma, w tym największy mod w ogóle do Fallouta New Vegas, więc absolutnie ufam, że to się kiedyś stanie. Aktualnie na jakim są etapie? No mówię, mają gotowe, przynajmniej do pokazania na zewnątrz, tak? Mają gotową praktycznie całość tego Miami, tak? To są dwie duże ulice, takie główne, plus jeszcze sporo takich pobocznych, plaża, całe właściwie południowe Miami. Co ciekawe, wzorowali się na mapie z GTA? Vice City, tak. Ale to właśnie, to podobna mniej więcej skala, co mapa z Vice City, a to jest naprawdę duża skala jak na moda, chociaż to miasto rzeczywiście jest trochę mniejsze niż się kiedyś pamiętało z tego Vice City. Jeszcze jedna rzecz, która bardzo jest imponująca, soundtrack. Wiecie, jak to jest generalnie, jeżeli chodzi o radio w modach do Fallouta, to jest taka szara strefa, bo zazwyczaj używa się po prostu piosenek, które były w podstawowej grze. Czasami szuka się na przykład takich, które są za darmo, bo niektóre są tak jakby do... Jeżeli nieodpłatnie ich wykorzystujemy, tak, to możemy ich sobie w ramach Creative Commons użyć. Mhm. Natomiast oni zrobili jeszcze, poszli w trzecią drogę. Nie wiem, czy to zaprzyjaźnieni artyści, czy ludzie, którym zapłacili, ale grupka właśnie takich tutaj domowych artystów nagrywa covery starych piosenek, które brzmiały jak stare piosenki.
ale z delikatnymi zmianami. I one zawsze są wrzucone do radia. Naprawdę bardzo fajnie one brzmią. I ten soundtrack, który dotychczas jest, zarówno ten właśnie te piosenki, które będą w radiu, jak i ambient, naprawdę brzmi super. No, to czekam. To się zapowiada całkiem sympatycznie. To tyle, w co grałeś w ostatnim tygodniu. Tak więc może przejdźmy do pierwszej informacji. I będzie to Xbox All Access, czyli bardzo ciekawa inicjatywa od Microsoftu, ponieważ za całkiem nieduży abonament będziemy mieli dostęp do A, konsoli, B, do Xbox Live Gold, C, do Game Passa. Czyli konsola, abonament do gry online plus wszystkie gry, które są oczywiście w usłudze Game Pass za $22 miesięcznie, jeśli chodzi o konsolę Xbox One S i konsola Xbox One X, to w tym wypadku to będzie $35 na miesiąc. Czyli 100 zł kontra jakieś 130, nie? Mniej więcej. No tam 80 zł i 128 wychodzi. Aha. Aczkolwiek ceny wiadomo... Czy są polskie ceny, czy nie? Nie, bo to jest dopiero raczej tylko dostępne nie w Stanach, jeżeli ma być dostępne, ale... Ale to tak, to jest ciekawe, bo sam miesięczny... Live Gold kosztuje bodajże 20 zł, tak mi się wydaje, czy jakieś 30 zł, a Game Pass kosztuje 40 miesięcznie, więc to jest już 70 zł, więc tak naprawdę niewiele więcej mamy jeszcze Xboxa w cenie, więc to jest bardzo fajna opcja. Tylko właśnie tak też myślałem, że to nie trafi do Polski zbyt szybko albo i w ogóle nie trafi, więc... Tak. Tak samo jak tam mają telefony też w Stanach, na takiej samej zasadzie, trochę udostępniane. U nas też są, wiesz, to teoretycznie właśnie ten abonament All Access przypomina bardzo umowę z siecią, no to, gdzie no telefon tak. mamy powiedzmy przez kilka lat i płacimy jakby za niego, a potem jest nasz. I tak samo tutaj, konsola po zakończeniu tej dwuletniej umowy... Też będzie nasza, jest tak? nasza, tak, zostaje okay. u nas. Czyli tak naprawdę płacimy na raty za konsolę, przy okazji mając wszystkie usługi, które ona ma. To wygodne i po prostu. Koniec końców, ktoś policzył tam właśnie, że całość tej umowy z Xbox One X kosztuje około 3000 zł z groszami. To jest absolutnie rewelacyjna cena. To nieźle, bo sam Xbox One X kosztuje 2,5 prawie, więc... Mamy te wszystkie jakby abonamenty i Xbox Game Passy w całkiem niskiej cenie. No tak. Oczywiście też będzie można zerwać tę umowę w każdym momencie. No to już w ogóle jest... Nie jest tak, że jesteśmy uwiązani na 24 miesiące, ale no oczywiście zwracamy sprzęt. No tak, bo telefon już nie możesz sobie to tak znaczy, zerwać. Nie, wydaje mi się, że przy zerwaniu umowy kupujemy. Dopłacamy po prostu jeszcze ceny tej za konsolę i kupujemy ją. Ale nie jestem pewien dokładnie, czy to tak działało. Wiem, że na pewno jest taka opcja. Tak. Ale mnie to ciekawi, czy oni przedłużą to na kolejną konsolę. Bo wydaje mi się, żeby gdyby weszli tak z Xboxem tym, nie wiem, tu, czy jak się będzie nazywał, to naprawdę mogliby sporo zdziałać i naprawdę przekonać ludzi do czegoś takiego, bo Amerykanie są chyba przyzwyczajeni do, jeszcze bardziej niż my, wydaje mi się, do płacenia abonamentów za usługi różne. To jest właśnie chyba taki dobry moment na eksperymentowanie w zasadzie z takimi rzeczami. Dla nich na pewno, tak jest. No bo... Oczywiście w Polsce, jeśli się pojawi, to na pewno nie w tym momencie, ale wydaje mi się, że to by było ciekawe rozwiązanie właśnie na nowe konsole, ale po drugie to też by było jakieś zachęcenie graczy do tego, żeby spróbować po prostu grać na Xboxie, bo głównie u nas oczywiście PlayStation ma taką przewagę, że kojarzy się po prostu z gamingiem i zazwyczaj ludzie niezaznajomieni z grami wybierają PlayStation, a gdy zobaczą, że jest opcja za 80 czy też za 128 zł, 80 tym bardziej, mieć konsolę, mieć wszystkie abonamenty i jeszcze nie kupować gier żadnych, bo które się pojawiają na premierę, jeśli chodzi o ekskluzywy Microsoftu, no to wydaje mi się, że to jest coś bardzo, ciekawe, bardzo jak dobrego. Bardzo się oburzyli właściciele GameStopu i innych takich... No właśnie ja czekam, może za tydzień pewnie porozmawiamy o tym, że Game albo GameStop wycofuje wszystkie produkty Microsoftu, no już wszystkie przejściówki i ładowarki do ich telefonów. Już przy Game Passie było przecież dużo właśnie szumu z tym. No właśnie. A tutaj to już totalnie. Wydaje mi się, że tutaj Microsoft akurat w ogóle, oni troszeczkę nadgonili tą dziurkę, tą wielką przepaść, jaka była pomiędzy nimi a PlayStation. Dalej oczywiście PlayStation ma generalnie gigantyczną przewagę w tej generacji, jeżeli chodzi o ilość sprzedanych konsol, ale wydaje mi się, że tam ostatnio wyniki Microsoftu właśnie są dużo, dużo, dużo lepsze.
To też po części dlatego, że Microsoft częściej coś robi, w sensie publicznie, bo albo to ogłaszają, ten program mają swój insight, albo ogłaszają nowe gry niezależne, albo są właśnie na targach z jakimiś grami, nawet nie swoimi, są z DMC, z Residentem i tak dalej, z Capcomem w ogóle mają współpracę, więc to też zwraca uwagę jakby ludu w kierunku Microsoftu i Xboxa. Oni chyba, bo przede wszystkim oni muszą zasypać tą dziurę przed nową generacją, tak? Zanim ludzie zaczną znowu wybierać pomiędzy dwiema konsolami. Tak, żeby się przebić. Nawet nie po to, żeby ludzie teraz kupowali Xboxa, tylko żeby byli w ogóle w świadomości odbiorców i użytkowników. Tak, bo niedługo nowa bitwa się zaczyna. Ta już, oczywiście wojna jest przegrana, ale jeszcze można jakieś tam końcówki. Ale pytanie do was, na przykład nadchodzi nowy Xbox i nowe PlayStation i czy jeśli macie do wyboru taką ofertę, że płacicie przez 2 lata abonament, wybieracie coś takiego, czy kupujecie z góry całą konsolę? Ja powiem, że gdyby była taka opcja, powiedzmy 150 zł za nowego Xboxa, który wyjdzie z 2 abonamentami, to bym się nawet chyba nie zastanawiał. Szczególnie, że to, bo to też jest ważne, że to nie wychodzi tak jak raty czasem, że wychodzi ci ostatecznie drożej niż byś kupił normalnie. To wychodzi jakby atrakcyjnie cenowo w porównaniu do tego, co naprawdę byś płacił. Więc to też jest ważne, więc czemu nie? Jeszcze jestem ciekaw, jak to się będzie miało do tego, że sporo gier z tej nowej generacji, z tego Xboxa właśnie tu, powiedzmy, tak go nazywajmy roboczo, ma wychodzić na X-a, tak? No właśnie. Niekoniecznie na S, ale na X-a. W takim wypadku nawet nie wiem, czy nie zastanowiłbym się nad kupieniem tego abonamentu z X-em i sprawdzenia tych gier po prostu tak jakby z bezpiecznej odległości z konsolą, która wiem, że utrzyma te gry przez jakiś czas. Zamiast od razu jakby wydawać pieniądze na zupełnie nową konsolę. No ale podoba mi się w ogóle to, że jakby Microsoft eksperymentuje z tymi innymi modelami sprzedaży sprzętu, skoro nie są w stanie, bo nie udało im się jakby bezpośrednio konkurować przy takiej normalnej sprzedaży. To troszeczkę oni też przecierają jakby szlaki dla całej branży w tym aspekcie, bo to zawsze jednak wyglądało tak samo, nie? Może będziemy mogli sobie RTX On zrobić w takiej formie, że... Ale pytanie, czy będzie w ogóle jakaś odpowiedź PlayStation na to, no bo jak nie na razie sądzę, od muszą, roku nie? są w takiej pozycji pasywnej, za bardzo nic nie zapowiadamy, nic nie mówimy o Sony, nowych sprzętach i tak dalej. Są w takiej sytuacji, że oni już wiedzą, bo gracze kupią nowy PS jakiś tam PS5, no bo wiedzą, że będzie God of War nowy na przykład na PS5, że będzie Ghost of Tsushima prawdopodobnie na PS5, bo to może być crossgenowy tytuł i tak dalej, Spider-Man nowy będzie na PS5 na pewno, więc... Na razie jakby... ten wychodzi, spokojnie. No dalej jakby już to jest oczywiste. Jest afera, bo jest downgrade, nie wiem czy słyszałeś. Nie. Wszyscy mówią, nie kupujemy Spider-Mana, hashtag nie kupuję, bo jest downgrade. Straszne. Ale jak to... większości gier Sony tych lidowych, ale to chyba nie o to w nich chodzi, no. Jakby się obudzili teraz. Downgrade'y są wszędzie, zawsze. Dlatego ja współczuję CD-powi, że udostępnili ten gameplay, bo na bank będzie coś tam, mniej trochę ludzi na ulicach, będą porównania, na pewno na bank. Znaczy na konsolach na pewno. Wydaje mi się, że to może być w ogóle sytuacja jak tak szybko taki mały... Ale wręcz odwrotnie wydaje mi się, że może jak być. Jak GTA na starych konsolach, względem tego, co było na przykład na PC-cie. Ale to już temat na inną rozmowę. Tak więc czekam na wasze komentarze. Czy wy skusilibyście się na taką opcję abonamentową, jeśli chodzi o zakup obecnej konsoli od Microsoftu albo i przyszłej? A my teraz przejdziemy do następnego tematu, który będzie związany z Dark Souls i From Software. Kolejna gra From Software, czyli twórców Dark Souls, ukaże się w marcu i to jest Sekiro Shadows Die Twice, która bardzo mi się to w ogóle moja najlepsza gra targów tych Gamescomu całego, więc to o czymś świadczy. I oni wypowiedzieli się na temat serii Dark Souls, bo gracze niektórzy z jakichś powodów jeszcze czekają na kolejne sequele i zasugerowali chyba dosyć wyraźnie, że raczej chcą dać tej serii odpocząć, jeżeli już w ogóle jej nie zakończyć. Tak, bo dziennikarz Videogames 24/7 zapytał Yasuhiro Kitao, czy jakkolwiek się to odczytuje, jego imię i nazwisko, czy powrócą do Tenchu, czyli takiej pierwszej ich chyba z gier, takiej skradankowej serii. I on powiedział, że chcemy tworzyć wiele różnych tytułów i zapewniać świeże doświadczenia. Nie mamy zamiaru projektować tylko tytułów ninja, ale tak jak już mówił w poprzednich wywiadach Miyazaki, czyli szef studia From Software, seria Dark Souls jest już zakończona. Jednocześnie chcemy zapewnić te innowacyjne przygody i pracować nad grami, które chcemy tworzyć. Dlatego bądźcie w pogotowiu. A to Tenchu to takie ciekawe porównanie, bo z tego, co wypowiadali się właśnie też ludzie z From Software, Sekiro zaczęło jako sequel do Tenchu, który się podobno troszeczkę tak rozbudował i zmienił koncepcję. W ogóle z Tenchu jest tak ciekawe, bo From Software zrobiło tylko pierwszy Tenchu, a to miało chyba 4 części i kolejne już tylko wydawali. Ale
jakby czuć klimatycznie tylko podobieństwo moim zdaniem w Sekiro, bo gameplayowo to nie jest jednak Tenchu. Tenchu było bardzo, bardziej skradankowe o wiele. A zresztą więcej powiedziałem na audycji, która już pewnie jest dostępna do słuchania o Sekiro, więc szczególnie, że opowiedziałem już o tej grze po przetrawieniu i więcej, więc tam jest tyle nowości w stosunku do Soulsów, że wyrzucą mnie z audycji, jak zacznę opowiadać, ale w każdym razie jeszcze się wypowiedzieli na temat współpracy z Activision, no bo Sekiro wydaje właśnie Activision i gra trafi na PS4, Xbox One i PC. I oczywiście Activision mówi, że no wiesz, że kiedy From Software do ciebie puka, to nie odmawiasz, prawda? Tylko od razu się zgodzili, że chcą wydać tę właśnie grę. Natomiast przedstawiciel From Software powiedział, że byli u różnych wydawców z tym projektem, ale jako, że nie mieli jakby, zastanawiali się też nad self-publishingiem, ale mogliby to zrobić tak naprawdę tylko w Japonii, jeżeli chodzi o ich możliwości tak naprawdę fizyczne, jeżeli chodzi o ten natłok pracy i tak dalej, więc zwrócili się do Activision w końcu i podobno od razu pokochali ten pomysł całego projektu, o wiele nie pytali tak naprawdę, uszanowali całą wizję i tak dalej, mieli tylko jakiś mały feedback i ten feedback już widać, wydaje mi się, w Sekiro. Chyba, że From Software też powiedział kiedyś, że chcą już zrobić trochę takie gry bardziej przystępne i mi się to bardzo podoba, że ta przystępność jest jakby nie w gameplayu, tylko jest jakby w otoczce tego gameplayu, że mamy na przykład te ikonki nad głowami wrogów, którzy nas widzą, albo że mamy tak naprawdę bardziej wygodne poruszanie się i tak dalej, i tak dalej. To jest taka przystępność, nie że o, casuale już mogą grać, jest łatwo, bo nie jest łatwo, tylko takie bardziej jakby jest przystępne, no i mamy też normalne story w Sekiro w końcu. Znaczy, nie wiem na ile będzie normalne, ale mamy cutscenki, mamy normalnie jakąś tam główną linię fabularną, która wiadomo o co chodzi. No i przez to, że też możesz skakać, to też ułatwia tak, jakby po prostu... Tak, jest skoku, w ogóle cud. No, możesz skakać, nie? I możesz przez na tej linie się łapać w konkretnych punktach oznaczonych zieloną kropką. No ale to też jakby sprawia to łatwość w mechanice walki. Tak, przede wszystkim po zagraniu w Darksiders 3 tak. To widać straszną różnicę, bo to jest tak płynne, tak jest naturalne to poruszanie się. Możesz na przykład skoczyć normalnie i potem wyrzucić linkę, to wszystko jest takie płynne i tak fajnie wygląda. Animacje są top notch. Wracając jeszcze tak jakby do zakończenia serii i przy okazji nawiązując do tego, co mówiliście, właśnie to mnie bardzo cieszy, bo tak naprawdę już przy drugich Soulsach, bo grałem od Demon's Souls jakby w gry te nowsze Fromu, ja już od drugich Soulsów specjalnie troszeczkę byłem zmęczony, jakby tą formułą. Tak jest. Nawet Bloodborne, który odświeżył ją bardzo mocno, też tak powiedzmy trochę mnie pod koniec wynudził, a już trójka to już w ogóle miałem inaczej właśnie, dwójki nie skończyłem. Ale to z powodów takich, że nie podobał mi się projekt świata w tej grze. No natomiast trójki nie skończyłem, bo już mi się nie chciało grać. I mówię to trochę z żalem. Ale no po prostu ileż można, nie? No jedynkę tak. Ukończyłem, jedynka była wspaniała, Demon's Souls też było wspaniałe, Bloodborne mi się bardzo podobało, bo było trochę świeże, ale właśnie w porównaniu do Bloodborne, nawet jak był ten przeskok Bloodborne z Dark Soulsów, to tam wszyscy mówili, o ale to inne, to Sekiro jest jakieś, nie wiem, 100 razy bardziej inne niż Bloodborne. To wygląda bardzo szybko, świeżo i jest myślę, słońce. Że to jest jest słońce, tak? I nie ma... Bo ja mówiłem, że jak jest tak słońce, jest życie. Nie ma słońca, nie ma życia. Tak żadnego. W Cyberpunku. No. Ale grając właśnie... Czyli Sekiro to GTA. Grając w... Tak, potwierdzone info. Usłyszeliście to u nas, ale grając w Soulsy też jakby... Nie masz radości w sobie, jesteś smutny. Nie, no trochę jesteś, masz depresję. No masz radość z tego, że kogoś pokonasz i przeżyjesz, to nie? Tak, może tak, ale cieszy mnie naprawdę bardzo jakby to, w jaką stronę teraz idą. I widać, że tej serii, temu studiu trzeba było właśnie czegoś takiego bardziej szybkiego, bo oni mają świetne systemy walki, ale niepotrzebnie jakby ciążyło na tym udawanie, że jest soul RPG. Ta formuła taka, nie? I też to jest właśnie związane też z tym wydawcą nowym, że mi się wydaje, że Sony, oczywiście oni o tym nie powiedzą, to są moje spekulacje, ale wydaje mi się, że Sony na pewno chciało Bloodborne 2. To jest pewne jak dla mnie. Z kolei Bandai Namco, czyli wydawca Dark Soulsów, na pewno chciałby kolejne Dark Soulsy. A skoro oni chcieli zrobić coś nowego, to zwrócenie się do nowego wydawcy było takim jedynym naturalnym krokiem. To chyba też jest po części właśnie dlatego, że widzimy Activision jako wydawcę tego projektu. Ciekawe jeszcze, czy to jest umowa, która ich przywiąże do nich na dłuższy czas, czy tylko na jeden tytuł. Miejmy nadzieję, że to jest takie one-off, bo myślę, że tak. Może to się też źle na nich skończyć, gorzej niż myślą. Ale to jest też doświadczone studio, już wiele lat na rynku jest. Nie myślę, że sobie... nie daliby sobie tak właśnie pamiętać, tak. Tak więc czekamy na wasze komentarze, czy jesteście fanami z From Software, czy graliście w ich wszystkie gry, jak zapatrujecie się na Sekiro i czy szkoda wam, że już kolejnego Dark Souls nie zobaczymy. A teraz przejdziemy niespodziewanie do tematu, którego nikt się nie spodziewał, czyli Cyberpunk 2077.
Zapewne wszyscy widzieli wczorajszą, czy też przedwczorajszą prezentację rozgrywki Cyberpunku 2077. My widzieliśmy z Mateuszem Znanowiczem na Gamescomie praktycznie ten sam fragment. Tak, dobrze, że zdążyłem napisać tekst z wrażeniami dzień przed tym, jak opublikowali to. Właśnie, bo to też trochę serduszko teraz boli. My tam 1200 km w jedną stronę, tylko żeby zobaczyć ten Cyberpunk, a później w poniedziałek Sekiro zagrać przede wszystkim. Po prostu podchodzi CD Projekt i robi... Ale z drugiej strony, ale z drugiej strony to mi się bardzo podoba, to jest chyba, czy jakiś wydawca kiedykolwiek pokazał demo 50-minutowe z gry? Nie, ale z Wiedźminem robili 30 minut, nie? I tak samo to zrobili, w ten sam sposób tak samo zrobili, że na E3 pokazali to za zamkniętymi drzwiami, a potem, no powiedzmy, że to jest na Gamescomie, tak? 2-3 dni nie, bo tak było na Gamescomie, wtedy było na Gamescomie, a teraz... chwilę po Gamescomie pokazali już. I też warto powiedzieć, że to jest demo z Gamescomu, bo jak rozmawialiśmy z ludźmi, to podobno demo z E3 było gorsze technicznie niż to Gamescomu. Ale więc... ładnie wyglądało. Znaczy może inaczej było, chyba inne ustawienia po prostu graficzne były, tak? Ale... podobno nie było takich na przykład, jak to się nazywa? Anti-aliasing był też bardziej podkręcony. Ząbki były tutaj w tym demie widoczne. Niektóre. Ale żeby postawić to w perspektywie, to widzieliśmy więcej gameplayu z Cyberpunka niż z RDR 2, który wychodzi niedługo, więc to jest takie ciekawe. No. Ale chcieliśmy porozmawiać, pospekulować trochę. O aspekcie graficznym tej gry, tak bo jakby to demo zostało zaprezentowane i tutaj może wymienię, będzie łatwiej rozmawiać. Na Intelu i7-8700K, karta graficzna to był GeForce GTX 1080 Ti, no płyta główna to tam nieważne, RAM 32 GB. No i w sumie już wystarczy, nie? Bo i tyle. Dosyć mocny komp, który kosztuje około 9000 zł. To znaczy, wiecie, tam akurat te takie pierdółki typu właśnie płyta główna i zasilacz, one pokazują też, że to akurat w tych stanach to może gry są czasami bardzo wymagające. Tutaj to nie są jakieś specjalnie niesamowitości. Tutaj bardziej jednak ten procesor i karta graficzna, więc można odetchnąć z ulgą, że kompa będzie można złożyć nawet będąc niezbyt zorientowanym. Czyli wystarczy tylko jeden RTX 2070. 10 koła pożyczycie od kogoś na szybko, powiecie, że zwrócicie, wyjedziecie do Kolumbii i tam sobie zagracie w Cyberpunka. I też warto powiedzieć, że oni już powiedzieli, czytałem jakiś wywiad, że jakby oni tym razem bardzo przywiązują uwagę do optymalizacji od razu, chociaż nie wiem, czy to jest dobre z perspektywy developmentu, to znaczy, ale chcą się starać, żeby już jakby optymalizować wszystko na bieżąco, a nie potem, że najpierw zrobią grę, a potem dopiero będą dopasowywać do sprzętu, więc to jest ciekawe podejście. No tak, bo to też ten sprzęt, który teraz przed chwilą wymieniliśmy, to nie jest tak, że takie będą wymagania ostatecznej gry, po prostu to demo było odpalone na takim sprzęcie i tam rzeczywiście on gubiło czasami klatki, trzymało się raczej koło tych 30, nie było tam 60 na pewno. Ale widać, tak jak właśnie wspominaliście, mówią ludzie, że widać poprawę względem E3, gdzie podczas... stabilności, ale za to downgrade'u graficznego, bo gra wyglądała teoretycznie dużo lepiej, ale w tym momencie, w której wchodził ten napis Cyberpunk i ludzie, to podobno było jakieś 14-15 klatek na sekundę na E3. A tutaj już to było jakby w miarę ze stałym frame rate'em. No tak. I właśnie tutaj podejdźmy może do tego tematu, który trochę porzuciliśmy przy pierwszym temacie dzisiejszego odcinka, czyli... jak to się może odbić na tym, że ta gra ma wyjść rzeczywiście na tych konsolach w tej generacji, czyli nie tylko Xbox One X i PS4 Pro, ale też PS4 podstawowe i Xbox One S. Ja myślę, że na tych podstawowych konsolach to będzie tak jak Wiedźmin był na początku, czyli że powyżej 20 klatek, nie będzie stałych 30 na pewno, będą gorsze efekty pewnie, bo jest też zniszczalne otoczenie trochę. Moim zdaniem tego w ogóle nie będzie, albo będzie bardzo, bardzo minimalne. No i też na pewno okroją liczbę przychodniów, właśnie cienie na pewno będą też gorsze. Takie dosyć podstawowe rzeczy, nie? Tutaj... no bo tam było parę imponujących rzeczy jakby w tym demie. Na przykład zauważyłem, tego co prawda nie było aż tak dobrze widać na streamie, trzeba było sobie ściągnąć jednak tą, bo jest dostępna na internecie do ściągnięcia wersja w lepszej jakości. 17 GB waży. No, na takiej powiedzmy wyższej jakości wersji widać troszeczkę więcej szczegółów. Otoczenie jest prześliczne i mega szczegółowe. Strasznie dużo szczegółów. Jest właśnie ten moment, kiedy tam instalują taki implant wokół, tak? Który sprawia, że ona może przybliżać. I jest taka na samym początku, jest takie ujęcie, gdzie ona przybliża taki plakat, który wisi na takim końcu pokoju. I w innej grze, gdzie mielibyśmy zoom, w takiej typowej dzisiejszej grze, widać byłoby, że jednak otoczenie robi się coraz bardziej szczegółowe, że trochę doczytują się te tekstury. Tak, a tu nie było. To nie, to jest to płynnie przeszło. Więc to też pewnie na konsolach obecnej generacji będzie widoczne doczytywanie tych wszystkich szczegółów i w ogóle pewnie tych szczegółów będzie mniej, bo na przykład jak wychodziliśmy z tego mieszkania, to tam na tej ulicy było pełno rzeczy, jakieś śmieci, jakieś tam coś stoi. Jakieś... I to wszystko jednak się porusza, bo to jest też kwestia, Wiedźmin na przykład miał ten Nowigrad bardzo duży i bardzo imponujący, ale bardzo niewiele rzeczy w nim było jakby ruchomych. To znaczy
wiadomo, tam z przechodniami mieliśmy bardzo ograniczone interakcje. Dookoła nie latało dużo gruzu, który się powiedzmy poruszał. Chyba, że jakieś beczki, które rozbijamy, ale one też znikały po chwili, po tym jak je rozbiliśmy. Natomiast na przykład, i tutaj chyba lepszym porównaniem moim zdaniem jest to, co się działo w Falloutie 4. Mianowicie Fallout 4, on tak też graniczył tam powiedzmy jak Wiedźmin 3, troszeczkę tam 30 klatek, ale raczej niżej zazwyczaj. Tylko, że tam jest takie jedno miejsce w centrum Bostonu. Kilka przecznic powiedzmy wokół najwyższych budynków, które jakby jako środowisko wyglądają dosyć podobnie od Cyberpunka, tylko dużo gorzej. I tam do dzisiaj konsole ledwo sobie radzą, krztuszą się tam w okolicach 15 klatek czasami. Więc i podejrzewam, że to będą, może być, tak, będą pewnie takimi. Tym bardziej tu jest gorzej trochę, bo to będzie cała jakby lokacja będzie tak, taka, nie? Bo podobno mają być jakby lokacje pozamiejskie, podmiejskie, więc może będzie trochę otwartych przestrzeni, chociaż nie sądzę, że za dużo. One będą raczej też pobocznymi lokacjami, no, bo, tak? Bo ja myślę, że faktycznie też sam fakt, że to jest miasto, to im trochę ułatwia pracę, bo nie muszą robić tych takich otwartych, pustych, nie wiem, lasów, czy tam jakichś pól. I wypełniać ich jakimiś takimi zupełnie. Dokładnie. To jest off-top teraz, ale mi się to podoba, bo mogą bardziej naprowadzać nas na ciekawe rzeczy dzięki temu. Ale wbrew pozorom teraz odpaliłem to demo i się tak patrzę rzeczywiście, czy coś jest w ogóle na ziemi. Raczej sterylne jest to, znaczy to już jakby na tej zaprojektowanie, ulicy, prawda? Tam leżą jakieś gazety i tak dalej, ale to można jakby wtopić w tło, jakby w teksturę podłoża. No też prawda. A to jakby wrażenie tego, że dużo się dzieje, robią po prostu bardzo dużo modeli postaci, które chodzą po tym chodniku i tak dalej. Dużo rzeczy też nas rozprasza, bo na poziomie, tak powiedzmy, okien dachów się dzieje trochę rzeczy, że patrzymy jaki tam, reklama, jakiś neon. No jeszcze też to, że na przykład nakierowujesz na daną postać kursor, to wyświetla się od razu jak się ona nazywa, jakiś tam, ile może mieć życia i tak dalej, więc dużo się dzieje rzeczy napisowo, prawda? Co też wprowadza pewne zamieszanie. Mi się wydaje, że na pewno na tej generacji ta gra wyjdzie i wręcz wyjdzie pod koniec przyszłego roku albo na początku jeszcze następnego, czyli 2019 końcówka, ja albo 2020 jednak wiosna. Właśnie ciekawe, ja obstawiam, że oni jednak poczekają, chociaż z drugiej strony, gdyby nie poczekali na nową generację, to mieliby jakby dwa hype'y. Tak jak żeby tak powiedzieć, że najpierw by wydawali na PC-ta i tę konsolę, a potem hej, nowa wersja, super, hej, pójdzie się znowu, nie? Więc to już się opłaciło raz. No właśnie, więc GTA 5. No właśnie. Wszyscy wiedzą, jak to działa. Tak więc, no nie wiem, będziemy się jeszcze dalej rozgadywać, czy też zachwycać, znaczy, jeszcze, albo i nie. Jeszcze bym tylko szybko wspomniał o tłumach, bo widać tutaj właśnie dużo tłumów na ulicach. Bardzo mi się podoba, jak płynnie ten cały tłum się zachowuje, bo często na przykład nie obijają się o siebie, prawda? Tak, przede wszystkim, GTA. Ale też nie krążą wokół siebie, bo takie właśnie, i to jest w GTA widoczne i w niektórych innych grach, w Wiedźminie też, że pomiędzy niektórymi NPC-ami jest taka jakby przestrzeń wokół ich modelu, która sprawia, że oni nie mogą jakby jej dotknąć nawzajem i to troszeczkę wygląda jakby model się obracał wokół modelu, kiedy obok siebie idą, tak? Jakby, kiedy w Wiedźminie wjeżdżaliśmy koniem w kogoś, to ta osoba po prostu na bok była jakby odpychana przez magiczną siłę. Tutaj tego nie ma, te postaci jakoś tak naturalnie między sobą tam przechodzą, mijają się, no to na pewno pomaga jakby temu miastu wyglądać naturalnie. A model jazdy, tak już na zakończenie? Trudno coś po nim powiedzieć, ale wydaje się dosyć taki prosty, taki strasznie, ale też może to i lepiej, bo oni nigdy nie robili żadnego modelu jazdy. Ja i tak będę motocyklami jeździć, więc. No tak, ale tutaj też zauważyłem, bo tak, mamy dużą przestrzeń, wielkie miasto, ale tak naprawdę nie ma dużo przestrzeni do jazdy, bo znaczy nie wiemy, ile jest tak naprawdę, nie? Tak, ale w tym, co widzieliśmy nawet w demie, to są głównie ulice, w sensie nie ma, ciężko nam, nie będzie się dało na przykład tym szerokim samochodem, który tu widzimy, wjechać w większość tych uliczek pobocznych, które tam widzieliśmy, tak? One są za mocne. Z głową oczywiście zrobione. Ja motocyklem będzie się dało. A? Ja to nazwałem ciasno world. Mnie to ciekawi. Czyli taki open world, ale ciasny, czyli ciasno. Mi się to bardzo podoba takie podejście, nie? Taki Deus Ex, Mankind Divided, jest, tylko na w ogóle większą skalę. Mnie ciekawią inne pojazdy jeszcze, bo powiedzieli, że będą samochody, motocykle i inne pojazdy. Tak, latające, ale podejrzewam, że nie latające, w sensie nie w otwartych, nie w takich segmentach, w których będziemy mogli wszędzie polecieć, może w jakiejś misji. Chyba, że właśnie, że będzie poboczna misja, jak w Blade Runnerze nowym, że tam lecisz na jakieś wysypisko i coś, no ciekawe. Podejrzewam, tak, bo też taki pojazdy latające zdają za dużo dostępu często. Swobody, tak. To prawda. A w grze z otwartym światem zbyt dużo swobody może być zgubne dla designu. No dobrze, czekamy na wasze komentarze. Opowiedzcie o swoich wrażeniach z tej zapowiedzi. Czy kupicie Cyberpunka? Czy kupicie Cyberpunka, jeżeli będziecie mieć wybór na waszą obecną konsolę, nawet wiedząc, że będzie o wiele gorsza graficznie? Czy jednak kupicie, zagradujecie kompa albo kupicie nową konsolę dla tej gry? A pytanie odcinka?
To może być pytanie od ciebie. Okej, dobra. Będzie bardzo cyberpunkowe, a więc na czasie, a więc będzie dużo odpowiedzi. A teraz wrócimy do 309 odcinka. Bo musimy przeczytać komentarz. Tak, bo był pytanie odcinka brzmiało, jaki city builder lubicie najbardziej, a propos zapowiedzi nowych Settlersów. Paweł S., czyli podejrzewam, że Paweł Stachera napisał, że Mountain Blade Bannerlord, ale to taki średni city builder, bym powiedział. Kolejna odpowiedź, Tomasz Ignacy. Odpowiedź jest prosta i jasna. Na piecyku ogrywam City Skylines, a gdy jestem w terenie, gram, klikam wręcz w SimCity na telefonie. A na Switchu będziesz mógł grać w City Skylines też. Buere napisał to jest duży i długi komentarz, który musimy teraz odczytać, bo w poprzednim odcinku niestety przez to wielkie zamieszanie nie mieliśmy możliwości. Kolejne nieruchomości przechodzą drastyczne zmiany. Winowajcą jest gra na telefon. Landlord to stworzona w 2015 roku przez Reality Games gra mobilna. Jedną z dostępnych tam opcji umożliwia nam stanie się właścicielem prawdziwych nieruchomości z otaczającej nas okolicy. Cały proces miał być tylko zabawą w wirtualnym świecie, ale okazało się, że po zakupie posiadłości w grze właścicielem stawało się także w rzeczywistości. Jedną z ofiar tego chaosu, pani Monika z Warzywniaka, we wpisie opublikowanym na Twitterze poinformowała, że w nocy ze środy na czwartek nieznany sprawca wykupił 30% udziałów jej stanowiska. Musiała pogodzić się ze stratą codziennie świeżych pomidorów. Prezes rządzącej partii zwrócił uwagę swoim pracownikom, którzy czym prędzej wykupili wszystkie billboardy opozycji w 90%. Podkreślił też, że warto zainwestować w stosowny monitoring, który umożliwiłby szybkie namierzanie kolejnych potencjalnych kupców. Zapytany o komentarz w tej sprawie, jeden z pracowników firmy RG, odpowiedzialny za aplikację, stwierdził, że nie wie, jak mogło się coś takiego wydarzyć. Nie wiem, jak mogło się coś takiego wydarzyć, stwierdził pracownik RG. Mimo krachu na giełdzie oraz chaosu w gospodarce, gra zbiera świetne recenzje od jednego ze słuchaczy. Gramy na maksa, Buere. Brawo! Jak zawsze, świetny komentarz i mam nadzieję, że w tym odcinku 310 no, również cyberpunkowy, więc jakiś właśnie cyberpunkowy usłyszymy, a to był, tak jak wspomniałem, 310 odcinek GNM Plus. Razem z wami byli Paweł Stachera, Mateusz Zdanowicz, a także Mateusz Widut. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.